I wyniku tego spotkania. Wyścig 12. Jedźmy, panowie, nie ma na co czekać, nie trzymajcie nas w niepewności. Huckenbeck, Sadurski, Blodern i Karczmarz. No i dobrze Huckenbeck, ale dobrze Rafał Karczmarz, dobry moment startowy miał Rafał Karczmarz, a teraz goście wychodzą na 5-1, nie pozwoli im na razie Krzysztof Sadurski, na to pozwoli. A więc wjeżdża przed niego Norik Blodern, no i bardzo dobrze, jeżeli tak się skończy, kapitalny manewr w odpowiednim momencie, wyczuł to wszystko oczywiście, no zresztą obserwuje wynik spotkania Sławomir Kryjom, no i bardzo dobre, mocne uderzenie, także i dla nas oglądających to spotkanie. Kai Huckenbeck wraca na swoją orbitę. Wraca na swój ten diapazon, że posłużę się terminem muzycznym, i jeszcze wskakuje na te obroty, jedzie po kolejną, trzecią w tym meczu trójkę, ale pierwszą po dwóch startach poprzednich było 1 i 2, no ale jeszcze Norik Blodern ma zadanie do wykonania, on, na niego patrzą teraz kibice w Landshut, na niego patrzą koledzy z drużyny, za niego ściskają kciuki wszyscy w barwach Devils, no i Norik Blodern i Krzysztof Sadurski, Sadurski rozdziela teraz wjeżdża przed Blodorna, ale odpowiada Norik Blodern. Kapitalny wyścig młodzieżowców. Blodern, czy da radę Blodern, czy Sadurski? Sadurski, czy Blodern? Do końca Sadurski! I jednak, ha, ale nam się tutaj podziało. Świetnie, Kai Huckenbeck jechał daleko z przodu. Krzysztof Sadurski nie ustąpił pola. Brawo, brawo. Naprawdę piękne tutaj młodzieżowcy nam się pościgali. Wydawało się, że już Blodern tutaj ma pewne 2 punkty, ale nie do końca. O, właśnie w tym momencie szerzej Sadurski. Aj, tutaj na kresce mija Norika Bloderna. Myślę, że jak już emocje opadną, to i Blodern doceni to, w jakim wyścigu wziął udział. Jaki naprawdę kapitalny wyścig nam tutaj zaprezentowali młodzieżowcy. Rafał Karczmarz